Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj Wasze wielkie święto, rocznica pierwszej Komunii Świętej. Pięknie wystrojeni, odświętnie. Na początku chciałbym Was troszeczkę popytać. To nie tak jak w szkole, nie mówcie się, nie będę o tym stawiał. Ale chciałbym Was popytać. Słuchajcie, jak wybieramy się w drogę? Na przykład idziemy w góry, albo idziemy na jakąś wycieczkę, w Rzymkę, czy gdziekolwiek. To najpierw, co ze sobą musimy zabrać? Co potrzebnego jest, aby pojechać? Woda. Wodę, dobrze. Co jeszcze? Jedzenie. Jedzenie. Wyprzedziliście moje myśli, to miało być na końcu. Źle, żeście powiedzieli. No ale dobra. Co jeszcze? Żeby się nie zgubić. Mapa. Wteczkę. Dobra, jak się skarczymy, to żeby się opatrzyć. Latarkę. Latarkę. A ubranie trzeba jakieś wziąć? No właśnie, dobre buty? Trzeba. Czyli popatrzcie, najpierw to się ubieramy. Normalnie ubieramy to, co potrzebne. No, czy jak na góry, no to dobre buty, kurtkę i tak dalej. Jak jakąś pielgrzymkę, no to też jakoś się tak ubieramy, żeby jakoś dobrze wyglądać. Jak idziemy zwiedzać jakieś sanktuaria, miejsca święte, to też trzeba się godnie ubrać. Ale przede wszystkim zabieramy ze sobą też coś do jedzenia. No, żeby właśnie, żeby nie pomrzeć tam z głodu albo z pragnienia, no to bierzemy coś do jedzenia. No i oczywiście to jedzenie nam jest potrzebne, abyśmy mogli żyć. Oczywiście codziennie też jemy, prawda, śniadanie, obiad, kolację, w szkole drugie śniadanie. Niektórzy z Was korzystają też z tych obiadów, które są w szkole. Czyli tak podsumowując, to potrzebujemy do życia jedzenia, prawda? Kolega coś chce nam powiedzieć. Kompas też, dobrze. No i tak potrzebujemy przede wszystkim do życia jedzenia. Żeby żyć, to musimy jeść. I to jest takie nasze życie fizyczne, czyli żebyśmy mieli siły, żebyśmy mogli pójść do szkoły, żeby się uczyć. No też pamiętajcie, najważniejsze jest śniadanie, żeby z domu zjeść. Wtedy mózg lepiej pracuje, jak się zje śniadanie. Wtedy w szkole lepiej się człowiek uczy, jak nie jest głodny, a właśnie jak jest po śniadaniu, to trzeba jeść. No i moi drodzy, oprócz tego, że my karmimy swoje ciało, czyli fizycznie, to też karmimy swojego ducha. Wiemy, że człowiek składa się z ciała i z ducha, czyli z duszy. I też, oczywiście, gdybyśmy nie jedli, to wcześniej, prędzej czy później byśmy co? Umarlibyśmy, prawda? Z głodu, z pragnienia. Tak samo, jak nie karmimy naszej duszy, to też prędzej czy później ta nasza dusza może umrzeć. W jaki to sposób może umrzeć? No, że będziemy daleko od Pana Jezusa. Jak nazywa się ten pokarm, którym karmimy duszę? Jak się nazywa ten pokarm? No? Modlitwa też, ale jeszcze coś ważniejszego. No właśnie, ciało Pana Jezusa. I wy, moi drodzy, już od roku czasu, dzisiaj jest ta rocznica, od roku czasu karmicie swoją duszę, swojego ducha ciałem Pana Jezusa. Za chwilę tutaj, na tym ołtarzu, za pośrednictwem księdza, ale przede wszystkim też Ducha Świętego, którego dzisiaj tutaj tak uroczyście wspominamy i świętujemy, to zesłanie Ducha Świętego. Na tym ołtarzu chleb zamieni się w co? To powiem. Ciało Pana Jezusa. A wino? No tutaj. Krew Pana Jezusa. Krew Pana Jezusa. My będziemy widzieć cały czas i ten chleb, i jakbyśmy skosztowali, to będziemy czuć wino, ale to już nie będzie taki prawdziwy, to już nie będzie taki normalny chleb, tylko to już będzie prawdziwe ciało Pana Jezusa i prawdziwa krew Pana Jezusa. Ktoś może powiedzieć, a ksiądz jakieś bajki opowiada dla grzecznych dzieci. Właśnie nie. Niektórzy właśnie na przestrzeni wieków tak myśleli, że to tylko takie bajki, takie bzdury, jakaś taka poboczność ludowa, tak jak ludzie tak sobie
wiesz o tym, co wiesz. Nie, słuchajcie. Żeby bardziej Pan Jezus chciał nam pokazać, jak to jest naprawdę, to czynił tak zwane cuda eucharystyczne. Jednym z takich cudów jest cud w takiej miejscowości w Włoszech, nazywa się to miejscowość Lancia. Tam był taki cud eucharystyczny. Pewnego razu już parę set lat temu, końca XVIII wieku, już to nie minęło tego czasu, pewien ksiądz, który do końca nie był przekonany, że to naprawdę zamienia się chleb w ciało Pana Jezusa, a wino w krew Pana Jezusa, nie do końca był przekonany. Kiedy właśnie sprawował mszę świętą, to kiedy wypowiadał słowa konsekracji, czyli bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, a później bierzcie i pijcie, to jest krew moja, w tym momencie Pan Bóg sprawił, że ta hostia, ten chleb, zamienił się w prawdziwe ciało Pana Jezusa. Takie, jak my możemy dotknąć swoje ciało, takie samo było, tak się zamieniła ta hostia. A wino zamieniło się w prawdziwą krew. Także już wtedy nie miał żadnej wątpliwości ten ksiądz, że to naprawdę tak się dzieje. I dzisiaj, jeżeli będziecie już starsi, będziecie sobie na przykład na pielgrzymkę do Włoch, zachęcam do tego, żeby odwiedzić to miejsce, bo tam można zobaczyć bardzo blisko, jak wygląda, jak to wygląda. Do dzisiaj się to zachowało. Pojedziecie, to zobaczycie w takim dużym relikwiarzu, jest ciało Pana Jezusa, czyli ta hostia, która się zamieniła w ciało, a w kielichu są takie dwie grudki krwi, bo wiemy, że krew po pewnym czasie krzepnieje. Ona nie jest tak płynna, ale te dwie grudki tej krwi, tam można zobaczyć, bo w takim przejrzystym kielichu jest. I popatrzcie. Czyli to nie jest jakaś bajka, to nie jest jakaś taka wymyślona legenda, żebyśmy my w to wierzyli. To jest prawda. I wy, moi drodzy, już od roku czasu uczestniczycie w tych wielkich tajemnicach. Ale dzisiaj jest też czas na to, żeby sobie zrobić rachunek sumienia. Tak jak robicie przed każdą spowiedzią, wczoraj robiliście, czy jak się spowiadaliście jeszcze wcześniej, tak samo dzisiaj sobie zrobicie rachunek sumienia. Jak ja przez ten czas przyjmowałam albo przyjmowałam Pana Jezusa? Czy często? No bo tak patrząc z perspektywy wczorajszej spowiedzi, to niektórzy to troszeczkę mieli tam jakoś tak przestój. Gdzieś troszeczkę zapomnieli o tym Panu Jezusie. Bo jak się spowiadał ktoś 5 czy 6 miesięcy temu, no to chyba tego Pana Jezusa tak często nie przywołał do swojego serca. A co obiecaliście na pierwszej komunii? Że będziecie kochać Pana Jezusa, że będziecie Go jak najczęściej przyjmować. No to trzeba tej obietnicy dotrzymywać. Nie wolno sobie tak obiecywać, a później tą obietnicę gdzieś tak przez palce przepychać. Dlatego dziś jeszcze raz tutaj w obecności wszystkich zebranych ludzi, w obecności Pana Boga, będziemy obiecywać Panu Jezusowi, jak będziecie wyznawać swoją wiarę, zaraz wspólnie będziecie odpowiadać, czy wierzycie, czy wyrzekacie się, czy przyrzekacie, pamiętajcie. Będziemy tutaj obiecywać Panu sobie, że będziemy go częściej przyjmować do swojego serca. Bo następna taką uroczystość, która Was czeka, to będzie Wasze wierzchowanie. To już jeszcze trochę trzeba poczekać. Jesteście dopiero w 4 klasie, to jeszcze trochę trzeba poczekać do 8. Prawie. 8 klasie. Dlatego pamiętam, żeby Panu sobie być wdzięczny za to, że go przyjmujemy do swojego serca i jak najczęściej go przyjmować. Bo popatrzcie, spróbujcie nie jeść tydzień, albo dwa, no to byłoby z wami kiepsko. Taki święty Maksymilian Maria Kolbe, który oddał życie za drugiego współwięźnia w obozie koncentracyjnym podczas II wojny światowej, on umarł śmiercią głodową. 2 tygodnie go głodzili. W końcu już widzieli, że no nie może jakoś zakończyć, tylko że dodali mu taki specjalny zaszczyt, żeby z trucizną, żeby w końcu umarł. Ale 2 tygodnie nic nie jadł, był tak wycieńczony, że no, to już było końcówka.
No i słuchajcie, byłyście te dwa tygodnie niejedli, to pewnie połowę z was by tutaj już się nie było. A słuchajcie, a jak się nie karmi duszy, to ta też umiera. Ta miłość do Pana Boga umiera. Miłość do Kościoła. A teraz takie pytanie do was. Czy kochacie Kościół? Proszę podnieść rękę. Kto z was, na przykład z dziewczyny, śpiewa w soli, tak? Na co dzień? Ile jest dziewczynek w soli? No podnieście rękę, dziewczyny. Wysoko, żeby was powiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To z chłopców jest ministrami. Raz, dwa, trzy, cztery. Rodzicom pozostawiam refleksji osobistej. Dlatego, moi drodzy, zachęcam, aby się też angażować w życie Kościoła. Jesteście młodzi, a jak Jan Paweł II mówił, że na młodzieży zależy ta przyszłość Kościoła, przyszłość świata, przyszłość Polski. Wy musicie być odważni, i musicie pokazać, że chcecie być blisko Pana Jezusa. A blisko być Pana Jezusa to nie tylko przychodzić w niedzielę do Kościoła na mszę świętą. To przede wszystkim, ale trzeba się angażować. Dlatego zapraszam już dzisiaj dziewczyny do Solu. Popatrzcie, dzisiaj tak pięknie psalm śpiewał, śpiewał Kościoła. A jakby było jeszcze więcej. Jakby było jeszcze pięknie. I na chwałę Pana Jezusa. Chłopaków. Do ministratury. Niektórzy są piękni, ale jeszcze więcej. Trzeba więcej tej gorliwości. Ja wiem, że wy macie dużo tych różnych obowiązków poza szkołą, ale zawsze pamiętajcie, czas poświęcony Panu Bogu nigdy nie jest czasem stracony. Zawsze na tym zyskacie, a nigdy nie stracicie. Dlatego dzisiaj, tutaj w obecności Pana Boga, Kościoła, postanawiamy, że jeszcze więcej się zaangażować w to życie Kościoła. Jeszcze więcej, żeby was tutaj było. Bo jak tak się patrzy, moi drodzy, na majówki, kiepsko, strasznie. Jak na lekarstwo, można policzyć na palcach dla tych